Twoje stopy są brudne i śmierdzą tak, że sam nie możesz wytrzymać, a jednocześnie uważasz, że mydło to śmiertelne zagrożenie, gorsze nawet niż jedzenie w McDonaldzie i woda z warszawskich wodociągów? Nie pomoże Ci żaden dezodorant, bo zapach Twoich stóp jest gorszy niż bezsenność, depresję, bóle kręgosłupa, bóle głowy czy nawet osłabiona odporność. Ta Japonka wdepnęła bosą stopą w stare sushi, ale wie, jak oczyścić stopę bez użycia mydła. Ta Japonka nie nosi japonek, bo wie, że zawsze może usunąć brud ze stopy, używając nowych, genialnych plastrów Taekwondo. Przylep plaster Taekwondo do stopy i oderwij go razem z brudem. Już nigdy smród Twoich stóp nikogo nie uśpi. Ta pani miała bardzo brudną stopę, aż boimy się domyślać, w co wdepnęła, chociaż swoją drogą psy powinny tę sprawę załatwiać pod drzewem. Właśnie, drzewo. Jak ktoś na nie wlezie, to prędzej czy później strzeli go piorun i spadnie z góry na dół. Ale co to ma do naszych plastrów? Tak jak z drzewa spada się z góry na dół, tak cały brud z człowieka spływa z góry na dół i osadza się na stopach. Plaster Taekwondo jest posmarowany klejem, który przykleja metale ciężkie, toksyny, pasożyty i zarazki. A to wszystko statystyczny Polak nosi na swych statystycznych stopach. Plaster Taekwondo oderwie te świństwa od stopy i już nigdy nie będziesz musiał sięgać po mydło. Naklejaj plaster na stopę tak długo, aż nie oderwiesz całego brudu. I już możesz zasiadać do Wigilii. Przy tak czystych stopach na pewno uda Ci się przygruchać jakąś młodą lalunię. No, chyba że wolisz starsze. Wtedy w zestawie możesz również dostać wnuczkę. Zadzwoń pod numer widoczny na ekranie i zamów zestaw 10 plastrów Taekwondo w cenie 99 zł. Wiemy, że to drogo, ale jakbyśmy sprzedawali taniej, to byśmy mniej zarobili. Uwaga! Jeśli zadzwonisz w ciągu najbliższych 15 minut, dostaniesz tylko 2 plastry, bo w tej chwili więcej nie mamy i trzeba będzie pojechać do sklepu i dokupić.